Witajcie, z tej strony Piotrek Zarychta. To jest na 53. odcinek Zarychty na Solo. Tym razem zapowiadam sezon w wykonaniu Atlanta Hawks, czyli drużyny, która być może będzie czerwoną latarnią konferencji wschodniej, a być może nawet całej ligi. Zdecydowanie jest to drużyna, która postawiła na tankowanie, na całkowitą przebudowę po latach z Alem Horfordem, Paulem Millsapem i innymi graczami, którzy wokół tej drużyny się kręcili i wykręcili największy sukces w historii drużyny z Atlanty, bo doszli do finału konferencji. Oczywiście możemy liczyć też przeszłość Hawks, która grała w St. Louis, gdzie z Bobem Pettitem zdobyła kiedyś mistrzostwo. Ale od przeniesienia się do stanu Georgia, do Atlanty, to największym sukcesem był właśnie ten finał konferencji z Mike'iem Budenholzerem jako głównym trenerem. Nawet Dominic Wilkins nigdy nie wprowadził Hawks do finału konferencji. No i teraz Hawks są po sezonie, w którym wygrali tylko 24 spotkania i mają przed sobą trudne bardzo zadanie, no bo czeka ich po prostu tankowanie. No i o ile jeszcze w innych miejscach są drużyny, którymi się ktoś interesuje, jak chociażby Filadelfia, tak z Atlantą, tam nigdy wielkiego zainteresowania nie było, przynajmniej u nas w kraju, tak? Więc to będzie duży problem dla nich, bo oni, mimo że choć już mieli dosyć małą grupę fanów, to teraz ta grupa będzie jeszcze mniejsza ze względu na to, że będą przechodzić przez, podejrzewam, kilka sezonów, gdzie będą po prostu dołowali. No ale może zacznijmy właśnie od analizy tego, kto tam się znalazł i jaką będzie pełnił rolę i kim jest tak naprawdę. Zaczynamy od trenera, debiutanta na stanowisku głównego szkoleniowca, Lloyd Pierce, gość dosyć młody, bo 42-letni, o którym mówi się, że jest specjalistą od defensywy, że to on był jednym z architektów obrony Philadelphia 76ers ostatnich lat. Zresztą pracował w tej drużynie przez poprzednie 4 lata. Wcześniej miał jeszcze epizody, może nie tyle epizody, co wcześniej pracował w Memphis Grizzlies, w sztabie Lionela Hollinsa, a przed Memphis pracował w Cleveland jako człowiek od indywidualnego rozwoju zawodników. Dosyć wcześnie zaczął swoją pracę jako szkoleniowiec, bo w wieku chyba 26 lat został asystentem na swojej uczelni Santa Clara. Tak, to jest ta uczelnia, w której grał Steve Nash i Lloyd Pierce w tych samych latach grał na uczelni co Steve Nash. Natomiast Pierce'owi nie udało się dostać do NBA. Grał trochę w Europie, w Meksyku i dosyć szybko zakończył karierę. No ale wracając do jego umiejętności, trochę ciężko to ocenić, bo nie było o nim za bardzo głośno w trakcie poprzedniego sezonu, tak jak chociażby o Nicku Nursie, obecnym trenerze Toronto Raptors, gdzie było wprost powiedziane, że to on jest architektem ofensywy, nowej ofensywy Toronto Raptors. Z Pierce'em aż tak jasnych komunikatów nie było, więc trudniej mi go będzie ocenić. Natomiast on sam powiedział na konferencji prasowej, której został przedstawiony jako szkoleniowiec Atlanty, że dla niego najważniejsza jest obrona. Że tak naprawdę gdyby w trakcie, tak to są jego słowa z konferencji prasowej, gdybym w tej chwili nie odpowiadał na pytania tutaj z dziennikarzy, to ordynowałbym swoim zawodnikom jakieś ćwiczenia obronne. Więc to jest to, na czym może się skupić Lloyd Pierce w najbliższym sezonie, co się na pewno przyda tej drużynie. Natomiast wydaje mi się, że jednym z głównych elementów, które też były tu decydujące, i o tym się wypowiadał chociażby Brett Brown, było to, że Pierce przeszedł cały proces z Filadelfią, czyli od samego dołu, przez te kolejne lata tankowania, aż do momentu, kiedy 76ers wrócili do playoffs i wygrali w nich jedną rundę. Także to też może być wykorzystywane przez Hawks do tego, żeby przygotować się na to, jak ma wyglądać cały proces tankowania, cały proces przebudowy i docelowo powrót do gry o jakieś konkretne rezultaty. Jeśli chodzi o ocenę Lloyda Pierce'a, to będzie pierwszy szkoleniowiec, być może jedyny, któremu oceny nie wystawię, gdyż nie mam praktycznie żadnego punktu odniesienia, więc wybaczcie, tu akurat będzie bez oceny. Ale tak jak mówię, mam po prostu zbyt mało danych, żeby taką ocenę jemu wystawić. Ok, przechodzimy dalej. Obwodowi. No tutaj mamy ciekawy zestaw. Ja sobie wynotowałem 1, 2, 3, 4, 5 zawodników. Patrząc na to, kto jest w składzie, plus patrząc na to, jak minuty się rozkładały w dotychczasowych 3 spotkaniach preseason. No i zdecydowanie numerem 1 będzie wybrany z 5 numerem draftu Trae Young i wymieniany za Lukę Doncicia w dniu draftu. Trae Young ma być kolejnym Stephenem Curry'em. Okej.
Natomiast no, jest zawodnikiem, który ma dużą łatwość zdobywania punktów, który na swojej uczelni rzucał ponad 27 oczek, który miał ponad 8,5 asysty, będąc chyba liderem całej ligi NCAA, ale miał też ponad 5 strat w każdym spotkaniu, więc ten stosunek asyst do strat był naprawdę słaby. Trafiał też 36% trójek, no i musi się zdecydowanie przestawić na granie w NBA. Musi się przystosować, żeby po prostu móc pociągnąć swoją drużynę do jakichś konkretnych wyników. Czy jest kolejnym Stephenem Curry'em? No to okej, takie porównanie na dzień dobry na pewno powinno mu schlebiać, natomiast poza tym, że lubi rzucać za 3 punkty, robi to bardzo często, lubi też wjeżdżać pod kosz, podobnie jak Curry na koźle, na dosyć niekonwencjonalnym koźle, to na razie te porównania się kończą. Zobaczymy, co będzie dalej. Obok niego będzie biegał Kent Bazemore, o którym mówi się, że może zostać wytransferowany jeszcze w trakcie tego sezonu, bo kontrakt ma do końca najbliższych rozgrywek z opcją zawodnika na kolejny sezon. Jest to dosyć intratna opcja, bo ponad 19 milionów dolarów. No i być może Bazemore zostanie oddany w trakcie rozgrywek po to, żeby jeszcze bardziej oczyścić salary cap na przyszły rok. Czy tak rzeczywiście będzie, to się okaże. Natomiast Bazemore to jest oczywiście gwarancja pewnego poziomu, poniżej którego nie zejdzie. On wydaje mi się, że trochę obniżył loty w poprzednich rozgrywkach, ale trafił wciąż 39% swoich rzutów za 3 punkty. Zmiennikiem Trae Younga będzie wyciągnięty z Brooklyn Nets w ramach jednej z wymian Jeremy Lin. Lin, który ma za sobą cały sezon odpoczynku, że tak powiem, rehabilitacji po ciężkiej kontuzji, która wykluczyła go z rozgrywek już w pierwszym meczu poprzedniego sezonu. I wraca tak naprawdę Jeremy Lin do roli zmiennika, jaką pełnił Charlotte Hornets te kilka sezonów temu, kiedy Hornets ostatni raz zagrali w playoffs. Wtedy był bardzo ważnym graczem z ławki, rzucającym blisko 12 punktów, miał 3 asysty średnio na mecz. No i był tym dodatkowym kreatorem gry. Teraz jest przed ostatnim rokiem swojego kontraktu i raczej tutaj nie ma co się spodziewać, że dostanie większe minuty. Trae Young ma być ogrywany, Trae Young ma łapać doświadczenie, a Lin ma co najwyżej go wspomagać w tym wszystkim. Więc raczej na duże minuty Jeremy'ego Lina nie ma co liczyć. Natomiast tak się spodziewam, że jeżeli się okaże, że Jeremy Lin wrócił do naprawdę dobrej formy, to nie zdziwię się, jeśli na pewnym etapie sezonu ktoś będzie chciał go wyciągnąć, żeby mieć solidnego zmiennika na pozycję numer 1, trochę lepszą ławkę rezerwowych swoją i jakaś drużyna, która będzie chciała powalczyć o playoffy, więc tu bym się też nie zdziwił, gdyby Lin odszedł. Natomiast no, z punktu widzenia Hawks, to odejście Lina jest tylko i wyłącznie wtedy ma sens, kiedy coś konkretnego dobrego w zamian by dostali, bo tak czy siak on po wakacje spadnie z ich salary cap i nie będzie się liczył dalej. Czwartym graczem obwodowym jest Tyler Dorsey, dla którego będzie to drugi sezon w NBA. No i Dorsey ma za sobą dosyć solidne rozgrywki. Jako debiutant rzucał ponad 7 punktów, trafił 36% trójek. Taka typowa dwójka, która nie za dużo poza rzucaniem potrafi. I piąty zawodnik, wybrany z 19 pikiem w ostatnim drafcie, Kevin Huerter. Gość, który jest bardzo solidnym defensorem, który trafił ponad 40% trójek na uczelni, był niezłym strzelcem. Dostaje sporo minut nawet w trakcie preseason i wygląda dosyć optymistycznie, więc tu wydaje się, że Hawks mogli trafić dobrze z tym pikiem, oczywiście jak na 19 pik. Bo to nie jest też tak, że wybrali gościa, który gwarantuje im zostanie twarzą zespołu. Także podsumowując to wszystko, wygląda to dosyć obiecująco, natomiast jeśli chodzi o umiejętności na dzisiaj, na teraz, to jest 2. Więcej nie jestem w stanie im dać. To jest poziom New York Knicks, którzy mają Tima Hardawaya Juniora chociażby, którzy mają słabego Moody'ego, słabego Berka, niespełnionego, znaczy to trudno powiedzieć niespełnionego, ale zawodzącego trochę Nielikinę. No i to wydaje mi się, że tak w miarę na tym samym poziomie są Hawks. Skrzydłowi. I tutaj powiem wam szczerze, w pierwszych notatkach, które sobie robiłem, nie wstawiłem Johna Collinsa, bo myślałem, że będzie on podstawowym środkowym. Natomiast Lloyd Pierce zdecyduje się grać na dwóch wysokich i w każdym z meczów przedsezonowych, jak dotąd w piątce wyszedł Alex Len, a Collins jak już grał, bo zagrał w 2-3 spotkań, to był wystawiony jako czwórka. Więc ja też idąc tym tropem wstawiłem Johna Collinsa do skrzydłowych, co oczywiście poprawiło trochę moją notę tego segmentu.
No, Collins ma za sobą bardzo obiecujący sezon debiutancki. 10 ponad punktów, ponad 7 zbiórek. No, jest takim gościem, którego chcesz mieć w drużynie, który będzie ci biegał od tablicy do tablicy, który będzie dużo zbierał, skakał, dobijał, kończył alejupy, bardzo dobrze gra na pick and rollach. Niezły ma rzut z półdystansu i z dystansu także, trafia już 34% trójek, ale było ich dosyć mało. Natomiast już w lidze letniej pokazywał się więcej w tym zakresie, teraz też w preseason też coraz częściej wędruje za linię rzutów za 3 punkty i to jest pewnie broń, którą będzie w najbliższym czasie rozwijał. Obok niego Taurean Prince, zawodnik chyba najbardziej gotowy do tego, żeby już w tej chwili być liderem drużyny, bo Prince już trochę w poprzednim sezonie takim graczem był. Oczywiście wtedy liderem był dalej Dennis Schroeder, natomiast w sytuacji, kiedy Schroedera nie ma, to Prince ma największe doświadczenie, bo on też grał w tym ostatnim roku Hawks playoff, kiedy w pierwszej rundzie odpadali z Waszyngtonem. Więc Prince też trochę już tego doświadczenia liznął. Ma za sobą naprawdę dobry sezon. Ten postęp pomiędzy sezonem debiutanckim a drugim rokiem był widoczny. I no i to tak jak mówię, on może być tutaj tym kluczem do zrobienia dobrego, może nie wyniku, ale dobrych statystyk, do bycia w najbliższym czasie liderem drużyny, bo pewnie docelowo będzie nim Trae Young, albo ma być nim Trae Young, natomiast na dzisiaj będzie to Taurean Prince. Zmiennicy, no tutaj mam ich kilku. Najwięcej minut dostaje póki co DeAndre Bembry, dla którego będzie to już trzeci sezon, który gdzieś tam był wymieniany jako gość, który ma potencjał na bycie w pierwszej piątce. No, póki co tego potencjału nie pokazuje. Poprzedni sezon to ledwo 5 punktów, prawie 2 asysty na mecz. Więc tu zdecydowanie musi być poprawa. Może to być jego ostatnia szansa na to, żeby utrzymać się w NBA, żeby utrzymać się w Hawks. Obok niego Omari Spellman, zawodnik wybrany z 30 numerem tegorocznego draftu. Trzeci wybrany przez Hawks gracz w pierwszej rundzie. Gość, który nie będzie strzelcem, do tego nie ma co się spodziewać. To nie jest zawodnik, który będzie sam sobie kreował grę. Raczej gość do tego, żeby rzucać po podaniu bezpośrednio, jak na swój wzrost, jak na swoją pozycję, bo to jest typowa czwórka. Trafia 43% trójek, to jest bardzo dobry wynik. Nieźle zbiera, nieźle blokuje, więc może to być ciekawy zawodnik na kolejne sezony. I do tego jeszcze mamy dwóch graczy już doświadczonych, czyli Vince'a Cartera, najstarszego obecnie gracza w NBA, który tym razem zawitał do Atlanty i być może on będzie tą jedyną jaskółką, dla której będziemy włączać, przynajmniej ja będę włączał raz na jakiś czas mecze na League Passie z Atlanty. Więc Vince Carter, chyba tutaj nie muszę opowiadać nic o nim, bo wszyscy o nim wszystko wiedzą. No i drugi zawodnik, Justin Anderson, który został wyciągnięty z Philadelphia 76ers w ramach jednej z wymian w trakcie off-season. Natomiast Anderson póki co nie gra, jest kontuzjowany i leczy ten uraz. Ogólna nota dla skrzydłowych, 2 z plusem. Głównie za Collinsa, za Taurean'a Prince'a i za przyszłość Omariego Spellmana. No, nie ukrywam, dałbym 2, gdyby nie było tam Vince'a Cartera. To już tak trochę bardziej subiektywnie, ze względu na sympatię moją do tego zawodnika, no ale no, mój ranking, więc mogę sobie dać te 2 z plusem i tak wiele to dla Hawks nie zmienia. I podkoszowi, i jak tak sobie przejrzałem moje oceny z poprzednich wszystkich drużyn, które już zdążyłem omówić, no to tu jest najniższa ocena jak dotąd we wszystkich moich zapowiedziach sezonu. Ale ocena na koniec oczywiście. Podstawowym środkowym, przynajmniej w trakcie preseason, jest Alex Len. Być może wiąże się to z urazem kostki Dwayna Dedmona, który też ma szansę być pierwszopiątkowym zawodnikiem, ale póki co wychodzi Ukrainiec Alex Len, który ma za sobą niezłe mecze w reprezentacji swojego kraju. Zresztą Ukraina dokonała jednej z większych niespodzianek, pokonując na własnym parkiecie Hiszpanów, gdzie Len też był dosyć istotnym graczem w tym zwycięstwie. No i Len teraz wreszcie ma szansę wyrwać się z tego marazmu, który mu towarzyszył przez 5 lat w Phoenix, gdzie na zmianę grał z Tysonem Chandlerem, gdzie na zmianę grał z Gregiem Monroe, wcześniej był zmiennikiem Gortata i tak dalej, więc Len ma chyba ostatnią szansę na pokazanie, że warto wciąż na niego stawiać. Ten poprzedni sezon nie był jakiś tragiczny w jego wykonaniu, bo 8,5 punktu, 7,5 zbiórki i przede wszystkim 56% z gry. Natomiast kluczem tutaj do dobrej gry Lena jest większa regularność,
Pytanie też, czy docelowo będzie można się czegokolwiek więcej po nim spodziewać. Jeżeli przyjmiemy sobie, że ten pułap, powiedzmy 10 punktów, 8 zbiórek, to jest taki odpowiedni dla niego, no to to jest zawodnik, który to dostarczy i wydaje się, że jeżeli takie będą oczekiwania, to Len je spełni i może zostać na dłużej w NBA. Więc myślę, że ten wybór sprzed kilku lat Phoenix Drafcie no, nie spełnił pokładanych nadziei jak na tak wysoki wybór, bo on chyba z piątką poszedł czy z szóstką, natomiast jest to zawodnik dosyć solidny, natomiast też nie na pierwszą piątkę, nie oszukujmy się, to nie jest zawodnik na pierwszą piątkę. No, drugim podkoszowym jest ten, którego już wspomniałem, czyli Dwayne Dedmon. Dedmon, który przyszedł naprawdę długą drogę, żeby znaleźć się tu, gdzie jest, bo zaczynał jako gracz łapiący się na 10-dniowe kontrakty w Orlando Magic, to chyba przez 2 sezony. W końcu tam zakotwiczył na trochę dłużej, ale był takim zmiennikiem na 10 minut z ławki, żeby powalczyć na tablicach, poblokować coś. Taki typowy Ben Wallace z początku swojej kariery, gdzie dostawał te 10 minut. No i Dedmon na tej swojej obronie wypłynął na tyle dobrze, że załapał się do San Antonio Spurs. Tam zaliczył naprawdę jeden solidny sezon. No i zaowocowało to podpisaniem rok temu kontraktu z Atlanta Hawks. No i Dedmon zanotował najlepszy sezon kariery, bo 10 punktów, rzucał, miał prawie 8 zbiórek, trafił 35% trójek, co było naprawdę też solidnym wynikiem. No i wydaje się, że jeżeli rzeczywiście Lloyd Pierce będzie stawiał na defensywę, to wydaje mi się, że Dedmon będzie przed Alexem Lenem. Natomiast czy tak rzeczywiście będzie, no to zobaczymy, jak Dedmon wyleczy tą swoją lewą kostkę. Numer 3 podkoszowy, Miles Plumlee. No to ten chyba gorszy z braci Plumlee. W ostatnim sezonie po 4 punkty i zbiórki, 58% z gry. A taki typowy walczak, trochę jak mam wrażenie Tyler Zeller i Miles Plumlee, to mimo że to nie rodzina, to są do siebie bardzo podobni, grają bardzo podobnie, walczą bardzo podobnie, natomiast wielkiej filozofii, wielkiego jakiegoś błysku w tym wszystkim nie ma. Czwarty gracz podkoszowy, który mam nadzieję się załapie, Thomas Robinson. Trochę zapomniany, jeżeli pamiętacie, gość, który przychodził do NBA do Sacramento Kings, później grywał chociażby w Los Angeles Lakers, a ostatni sezon spędził w Rosji, w Chimkach Moskwa, gdzie grał w rozgrywkach Ligi VTB i w Eurolidze. Łącznie 28 spotkań, 9 punktów, prawie 6 zbiórek i 50% z gry. Natomiast na razie jest czwarty w kolejce do gry pod koszem i wcale nie jest powiedziane, że na długo tam zostanie. Ostatnia rzecz, którą zawsze, może nie tyle oceniam, co przygaduję, to jest bilans ataku, obrony i tempo gry. Trudno mi się do tego będzie odnieść bardzo, bo tak jak powiedziałem, zmienił się trener zupełnie, natomiast informacyjnie chociaż. Hawks mieli 26 atak poprzedniego sezonu, 21 obronę i 8 tempo. Wydaje się, że ta obrona to jest to, nad czym Pierce będzie chciał popracować najbardziej i to jest to, co z każdą grupą zawodników najłatwiej jest osiągnąć. Więc jeżeli on będzie w stanie wyciągnąć od drużyny około 20 miejsca w obronie, to będzie bardzo dobry wynik i tego im życzę. Okej, dzięki za przesłuchanie Atlanty Hawks. Jest godzina 20 z hakiem, tak jak tego słuchacie, więc następna zapowiedź już jutro rano, to będą Charlotte Hornets. Do usłyszenia, Piotrek Zarychta.